Rozdział trzeci. Stalin i później. Po pierwszym udarze w maju 1922 roku stan zdrowia Lenina zaczął się pogarszać. Mimo opieki lekarskiej specjalistów z Niemiec jego zdrowie nie poprawiło się i Lenin stopniowo przekazywał innym swoje obowiązki. W ostatnich dniach życia prześladowało go poczucie klęski. Złościł się na swoich współpracowników. I w gruncie rzeczy na wszystkich Rosjan, że nie dorośli do wielkiej, dziejowej misji, jaką powierzyła im historia. Będąc w takim nastroju, wyszukiwał wrogów, którzy uniemożliwili mu realizację idei komunistycznej. Raz byli to intelektualiści, którzy w olbrzymiej większości odrzucali jego dyktaturę, aczkolwiek nie brali aktywnego udziału w akcjach dywersyjnych. W lipcu 1922 roku polecił Stalinowi podjąć zdecydowane działania, aby pozbyć się wszystkich eserów. Wyrzućcie ich z Rosji! Aresztujcie kilkuset z nich, nie wyjaśniając powodów! Panowie, wynoście się! Działając na rozkaz Lenina, policja aresztowała setki ekonomistów, filozofów, oraz innych naukowców będących członkami lub sympatykami partii serowców, mniejszewików i liberałów. Załadowano ich na statki i siłą zmuszano do emigracji. Innym razem obiektem represji był rosyjski Kościół prawosławny. Wiosną 1922 roku, kiedy Rosji sowieckiej zagrażała klęska głodu, Lenin sądził, iż nadarzyła się okazja, aby osiągnąć dwa cele: skonfiskować dobra kościelne pod pretekstem, iż należy nakarmić głodnych, oraz pokazać społeczeństwu bezduszność kleru. W memorandum do biura politycznego napisał: Właśnie teraz i tylko teraz, kiedy w głodujących regionach ludzie jedzą z głodu ludzkie wnętrzności, kiedy tysiące, jeśli nie setki tysięcy trupów leżą na drogach, możemy w nawiasie. I dlatego musimy dokonać konfiskaty własności kościelnej, stosując najbardziej bezwzględne i okrutne metody działania, aby zdobyć kilkaset milionów złotych rubli. Zdobyty majątek nie został przeznaczony na pomoc głodującym, lecz na potrzeby państwa sowieckiego. W marcu 1923 roku Lenin przeżył kolejny poważny udar, który odebrał mu mowę. Osiem miesięcy później umarł. Kierownictwo partyjne nie podjęło żadnych kroków i nie przygotowało się do sukcesji po nim, ponieważ nie odpowiadało ono przed członkami partii za podejmowane decyzje, mogło kogoś szybko dokoptować i nadal sprawować władzę. To zaskoczenie bezruch i chwilową pasywność pozostałych członków najwyższego kierownictwa partii wykorzystał sekretarz generalny partii Józef Stalin i przejął władzę. Jego umiarkowane publiczne wystąpienia i owialny sposób bycia nie dawały żadnych powodów, aby sądzić, że jest to sadystyczna i paranoidalna osobowość. Wśród członków partii zdobył znaczną popularność. Stalin już podczas posiedzenia KC w marcu 1919 roku otrzymał w nawiasie wraz z Mikołajem Bucharinem więcej głosów, z wyjątkiem Lenina, niż Trocki, powszechnie uważany za następcę Lenina. Stalin najpierw związał się z Kamieniewem i Zinowiewem, dwoma pozostałymi członkami Triumwiratu, który kierował partią podczas choroby Lenina, aby pozbyć się wspólnego rywala. Trockiego. Uciekając się do oszczerstw, zastraszania i kłamstw, pozbawił Trockiego wszystkich stanowisk, usunął go z partii, a następnie skazał na wygnanie, najpierw do Azji Środkowej, w końcu 1929 roku za granicę. W 1940 zamordował go w Meksyku człowiek wysłany przez Stalina. Następnie Stalin wystąpił przeciwko Kamieniewowi i Zinowiewowi, których usunął z biura politycznego. Możliwość obrony ofiar Stalina przeciwko fałszywym oskarżeniom bardzo osłabił fakt, iż sami wyznawali zasadę, że partia zawsze ma rację. Trocki, będąc na wygnaniu, lubił uchodzić za faworyta Lenina, który rzekomo pogardzał Stalinem. Sekretarz Generalny Partii Bolszewickiej był jednakże wiernym uczniem Lenina oraz prawowitym następcą założyciela Partii Bolszewickiej i twórcy państwa sowieckiego. W ciągu roku lub dwóch od śmierci Lenina z całą pewnością był już szefem partii. Skonsolidował władzę w swoich rękach i gotów był wznowić działania na rzecz budowy komunizmu, przerwane w 1921 roku wprowadzeniem przez Lenina. Polityki nep Stalin miał przed sobą trzy ściśle ze sobą powiązane cele: zbudowanie potężnego przemysłu, skolektywizowanie rolnictwa i doprowadzenie społeczeństwa do stanu całkowitej uległości. Realizacja tych ambitnych zamierzeń wywołała kryzys w kraju, który powoli dochodził do siebie po zniszczeniach spowodowanych przez I wojnę światową, rewolucję i wojnę domową. Stalin nie bardzo się tym wszystkim przejmował, ponieważ kryzysy ekonomiczne i społeczne stanowiły pożywkę reżimów komunistycznych. Cudzysłów. Samo istnienie stanu kryzysowego pozwalało władzom żądać całkowitego posłuszeństwa i uzyskiwać je, a także domagać się od społeczeństwa ofiar. System wymagał poświęceń i poświęcał ofiarę w imię zwycięstwa komunizmu i szczęścia przyszłych pokoleń. W taki właśnie sposób kryzysy umożliwiły budowanie pomostów, pozwalających przejść od świata utopijnych programów do świata realnego. Kiedy po śmierci Stalina jego następcy opowiedzieli się za stabilizacją ustrojową, nastał okres stagnacji i apatii, ponieważ obywatele Rosji Sowieckiej nie mogli dostrzec racjonalnych uzasadnień dla dalszych ofiar, jakich od nich wymagano. W grudniu 1925 roku podważono całkowicie politykę Nepu. Ponieważ kongres partyjny wystąpił z ambitnym programem uprzemysłowienia kraju. Proces uprzemysłowienia, z powodów, o których mówić będziemy później, zakładał nieuchronną kolektywizację rolnictwa. Ponieważ realizacja obu celów wymagała ogromnych poświęceń, należało nie dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek głosów sprzeciwu. Stalinizm był więc swego rodzaju monopolityczną strukturą i mógł utrwać dopóty, dopóki sprawnie działały wszystkie jej składniki. Zacznijmy od historii uprzemysłowienia kraju. Ponieważ niewzruszonym aksjomatem teorii marksizmu leninizmu było założenie, że społeczeństwo socjalistyczne musi być oparte na bazie przemysłowej, a przemysł w Rosji był mało rozwinięty. Dlatego należało go budować od podstaw. Zakładano, że po zrealizowaniu tego celu gospodarka Związku Sowieckiego osiągnie poziom światowy i powstanie wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, która na równych warunkach potrafi stawić czoło kapitalistycznym rywalom. Nikt nie kwestionował tego założenia, lecz tempo uprzemysłowienia doprowadziło do kontrowersji w najwyższych władzach partii. Stalin uciszył głosy krytyków i narzucił szybkie tempo realizacji programu uprzemysłowienia kraju, bez względu na koszty ludzkie. Był jeszcze inny, bardziej istotny powód tak szybkiej i bezwzględnej industrializacji, o którym wówczas nikt nie mówił głośno, a później też rzadko kiedy. Tym powodem było przygotowanie się do kolejnej wojny. W grudniu 1927 roku Stalin oświadczył, że imperialiści zbroją się i przygotowują do nowej interwencji przeciwko ZSRR. Aby przeciwstawić się temu, w nawiasie zmyślonemu, niebezpieczeństwu, Związek Sowiecki musi mieć potężny przemysł zbrojeniowy. I rzeczywiście rozwój przemysłu. Od samego początku nastawiony był na realizację potrzeb militarnych. Pierwszy plan pięcioletni, przyjęty w 1929 roku, podporządkowując niemalże całą gospodarkę narodową centralnemu zarządzaniu, kładł szczególny nacisk na wytwarzanie środków produkcji i dóbr inwestycyjnych produkcję stali i żelaza. Wydobycie węgla i ropy, budowę ciężkich maszyn. Organizacja Planowania Centralnego, w nawiasie Gospłan, ustaliła zupełnie nierealne wskaźniki produkcji. Rozkaz Stalina, wydany w roku 1931, aby założenia planu pięcioletniego wykonać w ciągu trzech lat, jeszcze bardziej skomplikował i utrudnił jego realizację. W roku 1932 wskaźniki produkcji, które miały ulec trzykrotnemu zwiększeniu, zaledwie się podwoiły. Szeregi wielkoprzemysłowej klasy robotniczej wzrosły z 3 do 6,4 miliona zatrudnionych. Rząd zdołał pobudzić entuzjazm do budowy socjalizmu, obiecując znaczną poprawę warunków życia, lecz była to marchewka której smaku nigdy nie zakosztowali konsumenci w związku sowieckim. W rzeczywistości poziom życia wyraźnie spadł, ponieważ finansowanie polityki szybkiego uprzemysłowienia kraju wymagało maksymalnej redukcji płac. W 1933 roku realna płaca robotnika uległa zmniejszeniu o 90% w stosunku do poziomu z lat 26-27. Kiedy przystąpiono do realizacji planu pięcioletniego. Zdaniem Alek Kanowe, wybitnego znawcy problematyki ekonomicznej Rosji Sowieckiej, cudzysłów, rok 1933 był momentem największego spadku poziomu życia jakiegokolwiek społeczeństwa w historii ludzkości. Aby zwiększyć wydajność pracy, Stalin odwołał się do kapitalistycznego systemu bodźców materialnych. W 1931 roku ostro krytykował jako produkt ultralewicowy zasadę egalitaryzmu, według której płaca robotnika nie zależała od jego fachowości, produktywności. Stalin wyjaśnił, że wydajność pracy obniża fakt, iż niewykwalifikowany robotnik nie ma żadnej motywacji, aby zdobyć kwalifikację. A wykwalifikowany szuka z kolei pracy, gdzie jego talent i fachowość zostaną w pełni wykorzystane i właściwie wynagrodzone. Nowa siatka płac wyraźnie rozróżniała najlepiej i najgorzej wykwalifikowanych robotników. Środki kapitałowe na realizację planów szybkiego uprzemysłowienia kraju pochodziły z różnych źródeł, w tym także z drukowania pustego pieniądza, z podatku obrotowego eksportu żywności, a nawet ze sprzedaży dzieł sztuki. Jednak zasadnicza część środków na ten cel pochodziła od chłopstwa, które 70 lat po zniesieniu przez cara pańszczyzny, poddane zostało ponownie reżimowi pańszczyźnianego wyzysku. W połowie 1929 roku zapadła decyzja o przeprowadzeniu masowej kolektywizacji. Stalin oświadczył, Iż kolektywizacja jest konieczna dla realizacji programu uprzemysłowienia kraju, stanowi bowiem źródło wewnętrznych akumulacji. Oznaczało to, że wieś będzie dostarczać żywność robotnikom przemysłowym, miastom i siłom zbrojnym po cenach najniższych z możliwych. Propaganda towarzysząca kolektywizacji podkreślała, że chodzi jedynie o wyeliminowanie z gospodarki rolnej, w cudzysłowie, wyzyskiwaczy, odwracała uwagę od zasadniczego faktu, że największą liczbę ofiar kolektywizacji stanowili zwykli chłopi. Kolektywizacja była zapowiedzią dwóch jednoczesnych nurtów wydarzeń. Jednym była likwidacja kłaków jako klasy co innymi słowy oznaczało likwidację ludzi, drugim zaś zniszczenie wspólnot chłopskich oraz całkowite pozbawienie chłopstwa niezależności. Chłopów zapędzono do kołchozów, kolektywnych gospodarstw, gdzie pracowali nie dla siebie, lecz dla państwa. Była to bezprecedensowa, dokonana odgórnie rewolucja. Objęła trzy czwarte ludności kraju i sprowadziła chłopstwo do roli ruchomego majątku państwa. Kułakom, tak nazywano zamożniejszych chłopów oraz tych, którzy sprzeciwili się kolektywizacji, skonfiskowano cały ich dobytek, zamykano ich w obozach pracy lub wraz z rodzinami zsyłano na Syberię. Według oficjalnych danych w latach 1930 i 1931 taki los spotkał 1 803 392 osoby. Ocenia się, że około 30% spośród tych, których nie zabito, zmarło z zimna i głodu. Spośród tych, którzy przeżyli, 400 tysięcy znalazło niepewne schronienie w miastach i ośrodkach przemysłowych. Średniacy i biedacy również stracili cały swój dobytek, w tym żywy inwentarz lub to, co z niego pozostało. Woleli bowiem wyrżnąć bydło i trzodę chlewną niż oddać ją państwu. Całą własność tych chłopów przekazano do kołchozów. Skolektywizowani chłopi, aby dostarczyć państwu określone kontyngenty płodów rolnych, mieli obowiązek przepracowania w ciągu roku określonej liczby dni za minimalną płacę i niewielkie deputaty zboża. Państwo płaciło chłopu kopiejki za dostarczone zboże, natomiast sprzedawało mąkę lub chleb za ruble. Uzyskując na tej operacji zysk wynoszący kilkaset procent. Chłopi, którzy nie dostarczyli wyznaczonego kontyngentu, cierpieli głód. Natomiast tych, którzy z głodu kradli żywność, uważano za niebezpiecznych przestępców. Głośny dekret z sierpnia 1932 roku przewidywał karę śmierci lub 10 lat ciężkich robót za kradzież lub zniszczenie własności socjalistycznej. W nawiasie czytaj własność partii komunistycznej. Nawet zakradzież garstki zboża. Po wprowadzeniu tego dekretu w życie władze sowieckie wydały wyroki na około 125 tysięcy chłopów, w tym 5400 skazano na śmierć. Ponieważ chłopi z kołchozów otrzymywali od państwa jedynie zboże, rząd zezwolił kołchoźnikom uprawiać niewielkie działki przyzagrodowe o powierzchni około pół hektara na rodzinę, gdzie sadzono drzewa owocowe lub uprawiano rośliny dla potrzeb własnych lub na sprzedaż na targowiskach, nadzorowanych przez państwo. Pozwolono im także trzymać krowy oraz hodować trzodę chlewną, w nawiasie lecz nie konie. Te niewielkie gospodarstwa przezagrodowe dostarczały krajowi spore ilości mięsa i warzyw, nieproporcjonalnie dużo w stosunku do ich wielkości. Kolektywizacja o wiele bardziej zniewalała i okradała chłopstwo niż ustrój pańszczyźniany sprzed 1861 roku. Chłop pańszczyźniany mógł bowiem, w nawiasie jeśli nie teoretycznie to praktycznie Zachować swoje zbiory i posiadać żywy inwentarz. Nowy status chłopa w ustroju sowieckim przypominał sytuację niewolnika, który za swoją przymusową pracę otrzymywał minimum potrzebne do życia. W 1935 roku rodzina chłopska za ciężką pracę otrzymywała rocznie 247 rubli. Tyle, ile kosztowała para butów. Stalin lubił stwarzać pozory, że kolektywizacja była dobrowolna. Faktycznie, zaś realizowana była w atmosferze terroru, a władze uciekały się do nadzwyczajnych form przemocy. W rozmowie z Churchillem powiedział, że trzyletnia kampania na rzecz kolektywizacji była bardziej stresująca niż druga wojna światowa. Jeżeli tak dotkliwie odczuwał jej przebieg i skutki. Można wyobrazić sobie, co czuły ofiary jego polityki kolektywizacji. Aby złamać opór chłopstwa na Ukrainie, na Północnym Kaukazie i Kazachstanie w latach 1932-1933 doprowadził w tych krajach do głodu, który wynikał nie z naturalnych przyczyn, lecz z jego polityki. Wywożono stamtąd żywność i wprowadzano wojsko, żeby uniemożliwić głodującym chłopom migrację w poszukiwaniu żywności. Ustalono, że ta będąca dziełem człowieka katastrofa pochłonęła od 6 do 7 milionów istnień ludzkich. Aby złamać opór kazachskich nomadów w Azji środkowej, sowiecki reżim zastosował szczególnie brutalne środki. Prawdopodobnie w procesie przymusowej kolektywizacji zmarła z głodu Jedna trzecia kazachskiej ludności. Polityka kolektywizacji osiągnęła cele krótkofalowe. Dzięki niej sfinansowano dużą część planów uprzemysłowienia, a żywność konfiskowaną na wsi rozprowadzano w miastach i ośrodkach przemysłowych. Natomiast jej skutki długofalowe okazały się fatalne. Kolektywizacja doprowadziła rosyjskie rolnictwo do ruiny, ponieważ po pierwsze Spowodowała deportację najbardziej przedsiębiorczych chłopów, po drugie, pozbawiając kołchozowe chłopstwo jakiegokolwiek udziału we własności ziemi i płodach rolnych, zniszczyła motywację tych ludzi do pracy. Rosja, która przed rewolucją należała do największych światowych eksporterów zbóż, teraz ledwo mogła wyżywić własny naród. Sytuacja poprawiła się w latach 1934-1935, kiedy zaprzestano racjonowania żywności. Stalin oświadczył wówczas, że, cudzysłów, życie stało się radosne i nabrało rumieńców. Lecz nie na długo. Aby uzasadnić istnienie despotycznej władzy, reżim sowiecki potrzebował kolejnego kryzysu. Potrzebował także wrogów. Wyjaśnił to Fidel Castro, przywódca kubańskich komunistów, kiedy w przypływie szczerości powiedział to, czego nie chcieli mówić jego rosyjscy mentorzy. Cudzysłów, rewolucja potrzebuje wrogów, aby rozwijać się, potrzebuje swojej antytezy, a więc kontrrewolucji. Jeśli brak naturalnych wrogów, trzeba ich stworzyć. W roku 1934 w tajemniczych okolicznościach został zamordowany wybitny działacz bolszewicki. Sekretarz Komitetu Partyjnego w Leningradzie, Sergej Kirow. Poszlakowe dowody wskazywały na osobę Stalina jako inspiratora zbrodni. Kirow, zagorzały stalinista, tuż przed śmiercią uznał Stalina za wielkiego cudzysłów. Stratega w walce o wyzwolenie ludu pracującego miast i wsi w Rosji i na całym świecie. Jednakże, w przekonaniu Stalina, stawał się on zbyt popularny wśród szeregowych członków partii i stanowił dla niego potencjalne zagrożenie. Zabicie Kirowa stwarzało sytuację korzystną z dwóch względów: eliminowało ze sceny politycznej potencjalnego rywala. I stanowiło racjonalną przesłankę dla rozpoczęcia olbrzymiej kampanii przeciwko rzekomym antysowieckim spiskowcom. W ramach tej kampanii Stalin chciał wyeliminować kadrę partyjną, którą przejął po śmierci Lenina. Tak zwane czystki w latach 30. wpisały się w kampanię terroru, który w swojej zaciekłości oraz liczbie ofiar był bez precedensu w historii. Stalin śledził i osobiście nadzorował wszystkie przypadki oskarżeń i egzekucji. Wydał instrukcję władzom lokalnym dotyczącą jednej tylko sprawy: Metod prowadzenia śledztwa. Bijcie ich tak długo, dopóki nie przyznają się do przestępstw, których nie popełnili. Co w praktyce oznaczało wykonanie tej instrukcji, dowiedzieliśmy się z listów Siewoloda Meyerholda do Wiatrzesława Mołotowa, bliskiego współpracownika Stalina. Meyerholt, czołowy rosyjski krytyk teatralny i reżyser, członek partii komunistycznej od wczesnych lat panowania reżimu sowieckiego. Bez jakichkolwiek dowodów został uznany za wroga ludu i aresztowany w 1939. Meyerholt napisał w liście do Mołotowa. Cudzysłów. śled." Czy torturowali mnie, bili. Schorowanego 65-letniego starca rzucili na podłogę twarzą do ziemi, bili gumowym pejczem po plecach i piętach. Kiedy podniosłem się i usiadłem na ławie, znowu bili mnie z całej siły pejczem z góry. Kilka dni później, kiedy moje nogi były całe w krwiakach, bili w te obite czerwono-niebiesko-żółte miejsca, tym samym gumowym pejczem. Ból był tak wielki, że wydawało się, iż te najbardziej obolałe części ciała polewają wrzątkiem. Wyłem z bólu. Gumowym pejczem bili mnie po plecach, po rękach i po twarzy. Torturowali mnie również psychicznie. Każdy z nich usiłował wzbudzić we mnie tak koszmarny strach że w tym poniżeniu czułem się całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek własnej osobowości. Leżąc na podłodze, wykrzywiałem z bólu twarz. Byłem jak pies chłostany biczem przez swego pana. Wycieńczony do granic wytrzymałości, po osiemnastu godzinach przesłuchania zapadłem w sen, aby po godzinie znowu być wywleczonym na kolejne przesłuchanie. Majaczyłem budziły mnie krzyki rozpacz jęki szarpanina czułem się jak człowiek umierający w gorączce śmierć tak oczywiście śmierć można łatwiej znieść niż to usłyszałem od jednego przesłuchiwanego więźnia i zacząłem siebie oskarżać w nadziei że zaprowadzą mnie na szafot po przyznaniu się do wszystkich zarzucanych mu przestępstw mayorhold Został skazany na karę śmierci. Wielki terror uderzył nie tylko w członków partii, ale również w zwykłych obywateli. W jego szczytowym nasileniu, w latach 1937 i 1938, co najmniej półtora miliona ludzi, w większości całkowicie niewinnych, nawet według bolszewickich kryteriów, postawiono przed trójkami. Trybunałami składającymi się z pierwszego sekretarza lokalnego komitetu partyjnego, prokuratora i szefa miejscowej policji bezpieczeństwa. Były to sądy doraźne. Rozprawa trwała zaledwie kilka minut, po czym zapadał wyrok, od którego nie było odwołania. Oskarżony mógł być skazany na karę śmierci, ciężkie roboty przymusowe lub zesłanie. Nawet zupełny brak zainteresowania polityką nie zapewniał bezpieczeństwa, podobnie jak całkowite oddanie sowieckiemu reżimowi. W szczytowej fazie wielkiego terroru biuro polityczne Partii Bolszewickiej ustaliło dla policji kwoty, kwoty w cudzysłowie, instruując, jaki procent ludności w ich rejonie ma być rozstrzelany, a jaki wysłany do obozów pracy. 2 czerwca. 1937 roku ustalono, że w Moskwie oraz w obwodzie moskiewskim 35 tysięcy osób należy represjonować, a z tej liczby 5 tysięcy rozstrzelać. Miesiąc później, biuro polityczne ustaliło dla każdego regionu liczbę osób, które należy zatrzymać. W skali całego kraju należało bez rozprawy sądowej rozstrzelać 70 tysięcy ludzi. Należy podkreślić, że wysoki procent ofiar wielkiego terroru stanowili ludzie z wyższym wykształceniem. Władze bolszewickie uważały, że nie poddadzą się oni tak łatwo kontroli i będą skłonni brać udział w akcjach sabotażowych. W jak wielkim stopniu czystki dotknęły elity partyjne, świadczy fakt. Że spośród 139 członków i kandydatów na członków Komitetu Centralnego Partii Bolszewickiej, wybranych na 17 zjeździe partii w 1934 roku, stracono 70%. Wszyscy najbliżsi współpracownicy Lenina, w tym Zinowiew i Kamieniew, byli torturowani, a po ich psychicznym złamaniu, zostali postawieni przed sądem. Wytoczono im pokazowe procesy, podczas których przyznali się do najbardziej perfidnych zbrodni, w tym szpiegostwa, aktów terroru i prób odbudowy kapitalizmu. Zostali albo skazani na śmierć, albo wysłani do obozów pracy, z których niewielu wróciło. W tzw. testamencie Lenin wymienił sześciu czołowych działaczy komunistycznych jako swych potencjalnych następców. Wszyscy, oprócz Stalina, zostali straceni. Dmitrij Wołkogonow, generał, który później został historykiem, był, jak pisze, głęboko wstrząśnięty, kiedy znalazł w archiwum historycznym 30 list osób rozstrzelanych tylko jednego dnia 12 grudnia 1938 roku. Listy zawierały nazwiska około 5000 osób. Na wszystkie te osoby Stalin podpisał wyroki śmierci, jeszcze przed rozpoczęciem procesów sądowych. Potem, jak podają zapiski, udał się na projekcję dwóch filmów do swego prywatnego kina na Kremlu. Jednym z nich była komedia Świat się śmieje. W ten lub inny sposób większość społeczeństwa została zmuszona do udziału w tej niszczącej orgii. Do donoszenia na swoich przyjaciół bądź znajomych, uchylanie się od w cudzysłowie informowania władzy o zasłyszanych wywrotowych rozmowach, już samo w sobie było uznawane przez policję za działalność wywrotową. W powstałej atmosferze terroru nie było już miejsca na wzajemną lojalność i prawdomówność. Rosyjski dowcip bardzo realistycznie określa charakter uczciwego obywatela sowieckiego jako osoby, która zachowuje się jak świnia, choć tego rodzaju postępowanie nie sprawia jej przyjemności. W masakrach lat wielkiego terroru 1937-1938 wyginęli niemal prawie wszyscy starzy bolszewicy. Ich miejsce zajęli nowi. W 1939 roku 80,5% kierownictwa partii komunistycznej stanowili ludzie, którzy wstąpili do partii już po śmierci Lenina. Z ich szeregów rekrutowały się nowe kadry partyjne i rządowe tak zwana nomenklatura, która nie tylko zmonopolizowała wszystkie ważne stanowiska w strukturze władzy, lecz korzystała także ze szczególnych przywilejów materialnych, tworząc nową klasę wyzyskiwaczy. Udział w niej zapewniał uzyskanie stałego statusu osoby uprzywilejowanej i stawał się faktycznie dziedziczny. Kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, nomenklatura liczyła około 750 tysięcy osób, co wraz z rodzinami przekraczało liczbę trzech milionów ludzi. Czyli 1,5% populacji. A więc tyle, ile proporcjonalnie do liczby ludności liczyła biurokracja carska w wieku XVIII. Przywileje komunistycznej nomenklatury przypominały magnackie przywileje z okresu Rosji Carskiej, jak napisał jeden z członków elity komunistycznej. Cudzysłów nomenklatura to ludzie z innej planety, to ludzie z Marsa. I nie chodzi tutaj wyłącznie o posiadanie dobrych samochodów i mieszkań. Jest to stan zadowolenia z możliwości spełniania własnych zachcianek. Czujesz się jak w wojsku, otoczony wazaleniarzami, i możesz wówczas godzinami bezboleśnie pełnić służbę. Ci wszyscy, mali aparatczycy, są skłonni zrobić dla ciebie wszystko. Zawsze gotowi spełnić każde Twoje życzenie. Możesz rozkoszować się chodzeniem do teatru, możesz ze swego domku letniskowego polecieć do Japonii. Jest to życie upływające łatwo i przyjemnie. Jesteś jak król. Wystarczy ruszyć palcem, aby spełniły się Twoje pragnienia. Szeregowi członkowie partii, owi których liczba rozrosła się niebywale pod rządami Stalina, służyli elicie partyjnej niczym ordynansi w wojsku swym dowódcom. Nie uchroniła się przed terrorem również Armia Czerwona. Spośród pięciu marszałków trzech zgładzono. Spośród piętnastu generałów armii rozstrzelano trzynastu. Z dziewięciu admirałów ostał się tylko jeden – Zdziesiątkowano także szeregi komunistycznych uchodźców szukających schronienia w Związku Sowieckim. Olbrzymie straty poniosło także duchowieństwo. W latach 1937-1938 aresztowano 165 200 duchownych pod zarzutem uprawiania praktyk religijnych. I z tej liczby 106 800 zabito. Zamknięto niemalże wszystkie miejsca kultu religijnego. Machina terroru nie oszczędziła nawet własnych zarządców. Mikołaj Jeżow, będący dla Stalina tym, czym Himmler dla Hitlera, który jako szef NKWD w latach 1936-38 nadzorował realizację programu masowych mordów, z jakichś względów popadł w niełaskę. Stalin usunął go ze stanowiska, kazał aresztować i rozstrzelać. Zwykli obywatele mogli być aresztowani z powodu niejasnego, często niewinnego napomknięcia o tym, co się dzieje w kraju, lub denuncjacji osobistego wroga. Społeczeństwo znalazło się w szponach patologicznego strachu lub podejrzeń. Nawet najwyżsi funkcjonariusze reżimu stali się ofiarami wielkiego terroru. Mikołaj Bułganin, który był zastępcą Stalina, później już jako wicepremier powiedział Chruszczowowi, że czasami Stalin zapraszał go jako swego przyjaciela. Siedząc i rozmawiając ze Stalinem, nigdy nie wiedziałem, czy po tym spotkaniu pojadę do domu, czy też zostanę uwięziony. Andrzej Gromyko, minister spraw zagranicznych, wierny sługa Stalina, opowiadał, że dwóch lub kilku członków biura politycznego z obawy o posądzenie, o zmowę lub spiskowanie przeciwko Stalinowi nigdy nie jechało w jednym samochodzie. Atmosfera lęku i podejrzliwości utrzymywała się nadal również po śmierci Stalina. Cały czas stanowiąc nieodłączną część systemu sowieckiego. Michał Gorbaczow przypomina sobie, że kiedy chciał zaprosić swego mentora Jurija Andropowa, wówczas szefa KGB, na obiad, ten odradził mu, mówiąc, że zaczną się plotki i domysły: Kto był na tym obiedzie? Gdzie on się odbył? Dlaczego do niego doszło? O czym mówiono? Po upadku Związku Sowieckiego, opierając się na dokumentach, które znaleziono w archiwach państwowych, stwierdzono, iż w latach 1937-1938 w okresie nasilenia wielkiego terroru władze bezpieczeństwa uwięziły za działalność antysowiecką 1 548 366 osób. W nawiasie Niektórzy uważają, że liczba ta jest zaniżona. Rozstrzygano natomiast 681 692 osoby, a więc przeciętnie dziennie wykonywano wyroki śmierci na tysiącu osób. Większość tych, którzy przeżyli wielki terror, wywieziono do obozów pracy przymusowej łagrów. Do porównania warto zaznaczyć, że w latach 1825 1910. Sądy carskie wydały 3932 wyroki śmierci za przestępstwa polityczne. W 1941 roku, kiedy Niemcy dokonali inwazji na ZSRR, w łagrach zarządzanych przez Główny Zarząd Poprawczy Obozów Pracy Głag przebywało 2 350 000 więźniów. To jest około 1,4% społeczeństwa. Praca niewolnicza miała duże znaczenie gospodarcze. Ludzie zesłani do łagrów pracowali na budowach dużych obiektów przemysłowych oraz przy wyrębie lasów na dalekiej północy. Po upadku Związku Sowieckiego żadna z osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko niewinnym ludziom nie stanęła przed sądem, nie została publicznie zdemaskowana. I nie spotkała się z moralnym potępieniem, lecz wiodła, jak wszyscy obywatele, normalne życie. Spis ludności ujawnił, że w okresie od 1932 roku do 1939, po kolektywizacji, a przed wybuchem II wojny światowej, ludność Związku Sowieckiego zmniejszyła się o blisko 10 milionów. W żaden sposób nie można wytłumaczyć niszczenia przez komunistów własnego społeczeństwa. W czasach masowych deportacji do Łagrów krążył po Rosji Sowieckiej dowcip o nowym więźniu w Łagrze. Zapytany, jak wysoką otrzymał karę, odpowiedział, że 25 lat. Za co, za co? pytają współwięźniowie. Za nic, odparł. Niemożliwe. Za nic dostaje się dziesięć. Jeżeli ktoś się dziwi, jak rządzący mogli zadać tak niewiarygodne cierpienia własnemu narodowi, powinien pamiętać, że nie tylko w Rosji komunistyczni rewolucjoniści uważali, iż dotychczasowy człowiek jest jedynie śmieszną karykaturą tego, jakim mógłby być, powinien być i musi się stać. Ten pogląd zakorzenił się w Marksizmie. Mark swego czasu pisał, że, cudzysłów, teraźniejsze pokolenia przypominają Żydów, których Mojżesz wiódł przez pustynię. Muszą one nie tylko zdobyć nowy świat, lecz także w tej walce zginąć, aby dać miejsce tym, którzy odpowiadać będą jego wymaganiom. I choć ani Marx, ani Engels nie ośmielili się zachęcać weznawców idei budowania ustroju komunistycznego do popełniania masowych morderstw gotowi byli jednak poświęcić żyjących dla nienarodzonych warto więc było poczekać na przyszłe generacje ponieważ nowy człowiek w komunizmie nie przypominałby nikogo z żyjących dotychczas ludzi Trockim w literaturze i rewolucji tak oto scharakteryzował nowego człowieka ery komunistycznej. Człowiek w końcu poważnie podejmie dzieło harmonizowania swego jestestwa. Najpierw będzie usiłował zapanować nad półświadomością, a potem nad półświadomymi procesami fizjologicznymi własnego organizmu, oddechem, krążeniem krwi, trawieniem reprodukcją gatunku i w niezbędnych granicach podporządkuje jej rozumowi i woli. Ludzki gatunek, ten ospały i ociężały Homo sapiens ponownie wejdzie w stadium radykalnej przebudowy i stanie się sam dla siebie celem najbardziej złożonych metod sztucznej selekcji i psychofizycznych ćwiczeń. Uczyni to właśnie po to, aby stworzyć wyższy socjobiologiczny typ supermana. Człowiek stanie się nieporównywalnie silniejszy, mądrzejszy, subtelniejszy. Jego ciało nabierze większej harmonii, jego ruchy staną się bardziej rytmiczne, głos bardziej melodyjny. Przeciętny człowiek wzniesie się na wyżyny Arystotelesa, Getego, Marksa, a z za tej grani wyłonią się inne szczyty ludzkich możliwości. Czy dla takiego ideału nie warto poświęcić ten godny ubolewania gatunek ludzki, i ten skorumpowany świat? Z punktu widzenia świetlanej perspektywy stworzenia nowego człowieka i nowego świata. Istniejąca ludzkość i cały obecny świat są rumowiskiem, śmieciem skazanym na zagładę i należy się ich pozbyć. Bezprecedensowemu zabijaniu żywych towarzyszyła kampania zwalczania wolności słowa, której celem było wywołanie wrażenia jednomyślności w społeczeństwie. Niszczono więc ludzi zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Lenin nie żywił żadnego szacunku dla odmiennych poglądów. Pierwszy dekret, jaki wydał po dojściu do władzy, dotyczył zamknięcia całej niebolszewickiej prasy. Z początku nie miał jednak wystarczającej władzy, aby ów dekret wprowadzić w życie, lecz już latem 1918 roku nakazał zamknięcie nie tylko wszystkich niezależnych gazet, ale także wszystkich niepartyjnych pism. W 1922 roku powołał do życia cenzurę „Główny zarząd do spraw literatury i sztuki, Gław Lid). Bez zgody cenzury nie mógł być opublikowany żaden artykuł i wystawione żadne przedstawienie. Niemniej jednak w latach dwudziestych tolerowano jeszcze istnienie pewnego niewielkiego marginesu intelektualnej swobody. We wczesnym okresie władzy bolszewickiej cenzorzy nie wykazywali własnej inicjatywy, ograniczając się głównie do zakazu publikacji, podobnie jak w carskiej Rosji. Nie mówili jeszcze autorom, co i jak mają pisać. W latach trzydziestych sytuacja uległa dramatycznej zmianie. Działalność cenzorska nabrała charakteru nakazu. Mówiono autorom, o czym i jak powinni pisać. Informacje o wszelkich negatywnych aspektach rozwoju sytuacji w kraju objęte były całkowitym zakazem publikacji, z wyjątkiem tych, które służyły polityce reżimu sowieckiego. Możliwość wyjazdu za granicę mieli tylko wysocy funkcjonariusze partyjni i rządowi. Wszelkie kontakty zwykłych obywateli z obcokrajowcami mogły być uznane za działalność szpiegowską. Nie rozpowszechniano żadnych publikacji zagranicznych z wyjątkiem komunistycznych. Niewyobrażalny wręcz uniformizm zapanował w sowieckiej kulturze. W 1932 roku realizm socjalistyczny stał się oficjalną doktryną estetyki. Od twórców, pisarzy i artystów wymagano traktowania współczesności, cudzysłów, jako rzeczywistości nieistniejącej, a przyszłości jako bytu rzeczywistego, który już nadszedł. Tak więc to, o czym pisano, co wystawiano na scenach, o czym robiono film lub audycje radiowe, nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Był to czysty surrealizm. Ludzie przystosowali się do innej dziwnej sytuacji rozdwojenia jaźni, rozdwojenia osobowości. Schizofrenicznego obrazu rzeczywistości. Znali prawdę, więc zamykali się w sobie, lecz publicznie się jej wypierali. Na ten temat rozmawiali jedynie w ścisłym gronie rodzinnym lub z przyjaciółmi. Poza tym udawali, że bezgranicznie wierzą reżimowej propagandzie. Ta sytuacja stwarzała wielkie napięcia społeczne, które czyniły życie w Związku Sowieckim nie do zniesienia. Pozostawiła także w ludzkiej pamięci głęboką skazę psychiczną, która przetrwała sowiecki reżim komunistyczny. Kłamstwo stało się sposobem na przetrwanie, a kłamstwo od oszustwa dzieli niewielki krok. Etyka społeczna, bez której niemożliwe jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, została całkowicie zniszczona. Ustrój komunistyczny, który chciał, aby każdy poświęcił swoje życie prywatne dla wspólnego dobra, skończył w Niesławie. Upadek tego systemu stworzył sytuację, w której każdy musi zadbać o siebie, bo nikt inny o niego nie zadba. Jednym z aspektów wielkiego terroru było pojawienie się kultu Stalina tak nazwano to zjawisko. W gruncie rzeczy była to defikacja jego osoby. Stalin był wszechwładny, wszechobecny, wszechwiedzący i nieomylny. I takim pozostał do samej śmierci w 1953 roku. Kiedy skrytykował operę, jej kompozytor przyjmował te uwagi z wielką pokorą. Kiedy wypowiadał się w sprawie językoznawstwa, filolodzy milczeli. Podczas zjazdów partyjnych delegaci prześcigali się w pochwałach. Wynosząc pod niebiosa wielkość przywódcy, podczas gdy Stalin skromnie przyjmował wyrazy uwielbienia. Osip Mandelstein, uważany za jednego z największych rosyjskich poetów, zapłacił życiem za wiersz o dyktatorze. W wierszu tym napisał: Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi, nie słychać i na dziesięć kroków, co szepczemy. A w półsłówkach, półrozmówkach naszych Cień górala kremlowskiego straszy Palce, grube jak czerwie W grubą pięść składa Słowo mu z ust pudowym ciężarem upada Śmieją się karalusze wąsiska I cholewa jak słońce rozbłyska Wokół niego hałastra cienkoszyich wodzów Bawi go tych usłużnych półdzików mozuł. Jeden łuka, drugiczka, trzeci skrzeczy, A on sam szturcha ich i złorzeczy. I ukaz za ukazem kuje jak podkowę, Temu w pysk, temu w kark, temu w brzuch, temu w głowę: Miodem kapie każda nowa śmierć Na szeroką, osetyńską pierś. Jednym z możliwych wyjaśnień zjawiska defikacji przywódców w większości reżimów komunistycznych jest przekonanie, że podobnie jak wszechwładza ich wszechwiedza stanowią w odczuciu człowieka integralne i uniwersalne przymioty boskości. Tak samo jest rzeczą naturalną przypisywanie boskich przymiotów jednostką. Boska cześć oddawana Stalinowi sprawiała, że komunistyczny przywódca coraz bardziej tracił poczucie rzeczywistości. Otoczony zgrają grają pochlebców, nie miał pojęcia o tym, co naprawdę dzieje się w jego królestwie. Stalin, obawiając się o swoje życie, bardzo rzadko podróżował po kraju i, jak opowiadał Nikita Chruszczow, ukształtował sobie obraz egzystencji ludzi na podstawie specjalnie przygotowanych dla niego filmów które pokazywały kołchoźników przy stołach uginających się pod ciężarem gęsiego i indyczego mięsa. Jedyną instytucją całkowicie obeznaną z realiami sowieckiego życia była Policja Bezpieczeństwa, działająca kolejno jako WCK, Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem 1917-1922, GPU, OGPU. Państwowy Zarząd Polityczny, Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny 1922-1934, NKWD, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych 1934-1946, MGB, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego 1946-1953, w końcu KGB. Komitet Bezpieczeństwa Państwowego 1954-1991. Były to główne instytucje terroru, korzystające z wielkiej swobody w stosowaniu metod likwidacji wszelkich wrogów reżimu rzeczywistych, potencjalnych i domniemanych. Zarządzały także wielkim imperium łagrów, zwanych poprawczymi obozami pracy. Po zlikwidowaniu wszystkich instytucji badania opinii publicznej rządzący polegali jedynie na informacjach dostarczanych przez rozległą sieć funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i tajnych informatorów. Bardzo często i również w okresie rządów Stalina organa bezpieczeństwa uzurpowały sobie władzę, jaką Lenin przyznał wyłącznie partii komunistycznej. Stalin był pierwszym przywódcą komunistycznym, który zdał sobie sprawę i w pełni wykorzystał ukryty nacjonalizm rosyjski. Marksizm dostrzegał we wszystkich przejawach nacjonalizmu burżuazyjne narzędzie manipulacji, mające odwrócić uwagę mas od wypełniania ich właściwej misji historycznej walki klasowej. Leninowi całkowicie obce były jakiekolwiek uczucia patriotyczne. Pogardzał on własnym narodem. W poufnych rozmowach używał bardzo niepochlebnych epitetów. Nazywał Rosjan partaczami i flejtuchami. Kiedyś powiedział rosyjskiemu pisarzowi Maksymowi Gorkiemu, że inteligentny Rosjanin z całą pewnością musi być Żydem lub mieć domieszkę krwi żydowskiej. Stalin myślał inaczej. Bliskie kontakty z członkami kadry partyjnej przekonały go, że ludzie o wiele bardziej skłonni są reagować na objawy nacjonalizmu i ksenofobii niż na mglistą ideę międzynarodowego komunizmu. Dlatego właśnie początkowo, bardzo ostrożnie, potem coraz śmielej, zaczął identyfikować się z rosyjskim szowinizmem. Stalin działał rozmyślnie. Aby ludzie nie łączyli sowieckiego reżimu z przekonaniem, szeroko wówczas rozpowszechnionym w Rosji i poza jej granicami, że komunizm służy ogólnoświatowej konspiracji żydowskiej. Zaciekły antysemita Stalin systematycznie usuwał Żydów z rządowych stanowisk. W okresie sojuszu z Hitlerem, w rozmowie z Riventropem, hitlerowskim ministrem spraw zagranicznych, obiecał, że wyrzuci Żydów ze wszystkich czołowych stanowisk, jak tylko znajdzie na ich miejsce, nie Żydów. Tuż przed śmiercią zamierzał deportować na Syberię całą ludność żydowską. W roku 1934, po dojściu Hitlera do władzy, Stalin dokonał całkowitej reorientacji polityki partyjnej dotyczącej wielu aspektów rosyjskiego patriotyzmu. Zaczęto usilnie promować ideę miłości do ojczyzny, którą dotychczas potępiano. Ucząc historii, zamiast skupiać się na historii walk klasowych, podkreślano sukcesy Rosji w czasach wojen i pokoju. Do śmierci Stalina sowiecki komunizm zdążył roztopić się w morzu rosyjskiego nacjonalizmu. Prestiż, jakim zaczął cieszyć się reżim, był skutkiem zwycięstwa odniesionego w II wojnie światowej. Pionierskich prac w dziedzinie budowy międzykontynentalnych pocisków rakietowych i realizacji programów kosmicznych. Rosja uzyskała status wielkiego mocarstwa w kategoriach militarnych równego Stanom Zjednoczonym. Dzisiaj, jeśli Rosjanie odczuwają jakąkolwiek nostalgię za Związkiem Sowieckim, nie ma ona nic wspólnego z tęsknotą za reżimem komunistycznym lecz z miłym sercu poczuciem dawnej potęgi, która budziła zarówno podziw, jak i lęk w innych narodach. W tym momencie naszych rozważań należało zadać by pytanie, czy 25 25-letnia dyktatura Stalina była procesem naturalnym? To jest nieuchronnym rezultatem reżimu powołanego do życia przez Lenina, czy też wynikiem przypadku zbiegu takich, a nie innych okoliczności historycznych, które umożliwiły psychopacie zawładnięcie rewolucją społeczną i polityczną. Nie ulega wątpliwości, że Stalin zdradzał oznaki klinicznej paranoi. Powodowało nim poczucie megalomanii, znajdował przyjemność w zadawaniu komuś cierpień fizycznych i psychicznych. Później potwierdzili tę opinię niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Należy jednak zawsze pamiętać że przejął rządy po Leninie nie w drodze zamachu stanu, lecz piął się stopniowo po szczeblach drabiny władzy, mając zawsze za sobą poparcie partii. Był jej wybrańcem. Historycy, którzy utrzymują, że schedę po Leninie powinien przejąć Trocki lub Bukharin, ignorują podstawowy fakt historyczny. Lenin aczkolwiek podziwiał tych działaczy. Nigdy jednak nie uważał, że nadają się na jego następców. To Leninowi Stalin zawdzięczał możliwość sprawowania despotycznej władzy. To Lenin zaprowadził rządy terroru, kazał brać zakładników i zakładał łagry. To dla Lenina prawo i sądy istniały tylko po to, aby uzasadnić i uprawomocnić terror. To Lenin wprowadził w życie artykuły 57 i 58 kodeksu karnego, zawierające klauzule, które później wykorzystał Stalin, aby zgładzić lub uwięzić miliony niewinnych ludzi. To Lenin zmusił partię, aby przyjęła rezolucję zakazującą istnienia jakichkolwiek frakcji. Rewolucja ta umożliwiła później Stalinowi pozbycie się każdego, kto się z nim nie zgadzał. Uznając go za odstępcę, sprawowanie rządów dyktatorskich przez jednostki stanowiło wrodzoną cechę systemu, który stworzył Lenin. Nawet jeżeli on sam czasami preferował bardziej kolegialny styl rządzenia. Od zasady, że, w cudzysłowie, partia ma zawsze rację, tylko krok do zasady, że, w przywódca partii ma zawsze rację. Z chwilą, kiedy przyjęto ten sposób myślenia, jego zastosowanie było już tylko kwestią przypadku i sposobności. Wieczysław Mołotow służył Leninowi i Stalinowi na stanowiskach wymagających szczególnego zaufania i dyskrecji, dłużej niż jakikolwiek inny przywódca bolszewicki. Kiedy zapytano go, który z tych dwóch był surowszy, Mołotow odparł bez wahania, że oczywiście Lenin. Pamiętam, jak Lenin zbeształ Stalina za miękkość i liberalizm. Wszystkie te fakty obalają mit rozpowszechniany najpierw przez Trockiego, później Chruszczowa, że stalinizm oznaczał odrzucenie Leninizmu. Drugą wojnę światową wywołały Niemcy, mszcząc się za poniesioną klęskę w 1918 roku i dążąc do podporządkowania sobie całej Europy ale Związek Sowiecki z własnej inicjatywy i we własnym interesie pomagał w realizacji agresywnych zamierzeń Hitlera i dlatego także ponosi wielką odpowiedzialność za skutki tej najstraszliwszej z wojen. Niepowodzenie wszelkich prób wzniecenia rewolucji w Europie, zakończone katastrofalną w skutkach kampanią wojenną w Polsce, przekonało ostatecznie sowieckich przywódców. Że najlepszym sposobem rozprzestrzeniania reżimu sowieckiego będzie popieranie wybuchu kolejnej wojny. W styczniu 1925 roku Stalin powiedział: cudzysłów, Walki, konflikty i wojny pomiędzy naszymi wrogami są naszym największym sojusznikiem. Bez wątpienia stanowią one największe wsparcie naszego rządu i rewolucji. Mówiąc o nieuchronności kolejnego konfliktu wojennego, dodał złowieszczo. Jeżeli wojna wybuchnie, nie będziemy siedzieć z założonymi rękami, będziemy musieli wziąć w niej udział, lecz zrobimy to jako ostatni, to my rzucimy ten decydujący kamień na szalę zwycięstwa. Zgodnie z tą linią rozumowania Związek Sowiecki od wczesnych lat dwudziestych do roku 1933 potajemnie współpracował z niemieckimi kołami wojskowymi, aby umożliwić im obejście tych klauzul Traktatu Wersalskiego, które zabraniały lub poważnie ograniczały niemiecką produkcję czołgów, samolotów, łodzi podwodnych i gazów trujących. Porozumienia zawarte z Moskwą pozwalały Niemcom na produkcję i przeprowadzanie prób broni na terytorium Związku Sowieckiego na zasadzie wzajemności. Niemcy zapraszali oficerów Armii Czerwonej do udziału w szkoleniach prowadzonych przez sztab generalny, gdzie omawiano strategię i taktykę wojny błyskawicznej. W nawiasie Związek Sowiecki współpracował także z faszystowskimi Włochami w rozbudowie floty wojennej. Kulisy i okoliczności tych faktów wyjaśniają, dlaczego w latach 1932-1933 Stalin, zabraniając niemieckim komunistom tworzenia w wyborach parlamentarnych wspólnych list wyborczych przeciwko nazistom, pomógł dojść Hitlerowi do władzy. Niemieccy socjaldemokraci byli prozachodni. Stalin uważał, że naziści, aczkolwiek Zaciekle antykomunistyczni, zaatakują jednak zachodnie demokracje i w spokoju pozostawią Związek Sowiecki. Ten tok rozumowania Stalina przesądził o podpisaniu z Berlinem w sierpniu 1939 roku paktu o nieagresji, zawierającego tajną klauzulę w sprawie podziału Polski i rozgraniczenia stref wpływów. Stalin wyraźnie liczył na powtórzenie prowadzonej w latach 1914-18 wojny na wyniszczenie, która do tego stopnia wyczerpie państwa kapitalistyczne, że ZSRR wejdzie do Europy nie napotkawszy na jakikolwiek istotny opór. Po rozbiorze Polski pomiędzy Niemcami i Rosją, Mołotow, najbliższy zaufany Stalina, który jako minister spraw zagranicznych podpisał pakt o nieagresji z Niemcami. Wygłosił przemówienia atakujące Francję i Anglię za wypowiedzenie wojny Hitlerowi. Stwierdził, że cudzysłów ideologię hitleryzmu, podobnie jak każdy system ideologiczny, można przyjąć bądź odrzucić. Jest to kwestia opinii politycznej. Równocześnie poinstruowano wszystkie partie komunistyczne aby przedstawiały Wielką Brytanię i Francję jako kraje reakcyjne i agresywne. Wszystkie te kalkulacje polityczne Stalina okazały się całkowicie błędne. Kiedy w 1940 roku wojska hitlerowskie zajęły większość Europy, Stalin stał się faktycznym sojusznikiem Hitlera, dostarczając Niemcom żywność, metale i inne rzadkie surowce strategiczne. Wydał im nawet niemieckich komunistów, szukających schronienia w ZSRR. Moskwie wydawało się tak bardzo prawdopodobne, że Hitler będzie kontynuował korzystną dla siebie współpracę z ZSRR, że Stalin całkowicie zignorował doniesienia zarówno alianckiego wywiadu, jak i własnych służb wywiadowczych, że Niemcy, gromadząc wojska na ziemiach polskich, przygotowują się do ataku na Związek Sowiecki. Armia Czerwona, pozbawiona w okresie czystek najbardziej doświadczonych oficerów i mająca zakaz postawienia jednostek w stan gotowości bojowej w celu odparcia hitlerowskiej inwazji, poniosła w pierwszych miesiącach wojny wręcz niewiarygodne straty w ludziach i sprzęcie wojskowym. Niemcy wzięli do niewoli miliony sowieckich jeńców. Stalin doznał szoku. Ale po dojściu do siebie objął naczelne dowództwo nad całym systemem obrony. Szybko zaniechano mówienia, że wojna toczy się w obronie ideałów komunizmu. Odwołano się do tradycji religijnej i chwały rosyjskiego oręża w czasach carskich. Wezwano naród, aby bronił świętej Rosji. Skuteczny opór przeciwko agresji. Który początkowo wydawał się wręcz niemożliwy, ujawnił się po strategicznych błędach Hitlera i barbarzyńskim prowadzeniu działań wojennych przez wojska hitlerowskie. Aby uniknąć błędów, jakie popełnił Napoleon idąc na Moskwę, Hitler początkowo skierował wojska na północ, przeciwko Leningradowi i na południe w stronę Kijowa. W rezultacie działań ofensywnych, do niemieckiej niewoli. Dostały się kolejne setki tysięcy sowieckich jeńców. Lecz Hitler stracił bezcenny czas, i kiedy w końcu ruszył na Moskwę, zaskoczyła go zima. Niemiecka ofensywa została zatrzymana u wrót stolicy Związku Sowieckiego. Sporo Rosjan i Ukraińców, którzy witali Niemców z nadzieją, że wybawią ich od komunistycznej dyktatury, wkrótce zdało sobie sprawę, że naziści nie przyszli ich wyzwolić, lecz chcą im narzucić jeszcze okrutniejszy system zniewolenia. W tej wojnie Sowieci wykazali niezwykłą odwagę i upór, walcząc z wrogiem mającym o wiele lepsze uzbrojenie. Walki na froncie wschodnim ostatecznie złamały potęgę armii niemieckiej i zdecydowały o wyniku II wojny światowej. Za zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami zapłacono straszną cenę. Sowieckie dowództwo traktowało żołnierzy jak mięso armatnie, rzucając ich do walki bez względu na straty. W wielkich operacjach wojennych armia czerwona traciła często setki tysięcy żołnierzy. W lecie 1941 roku w obronie Kijowa zginęło 616 tysięcy ludzi. Dwa lata później w działaniach ofensywnych w rejonie Donbasu straciło życie kolejne 661 tysięcy. Zagraniczni naukowcy oceniają, że ogólne straty ludzkie ZSRR wynosiły około 20 milionów ludzi, z czego 8,7 miliona zginęło w działaniach wojennych. Straty wojsk sowieckich w czasie tej wojny były trzykrotnie większe. Od strat poniesionych na froncie wschodnim przez Wehrmacht zginęło 2,6 miliona Niemców. Około 5 milionów sowieckich żołnierzy wzięto do niewoli. Z tej liczby, od 1,9 do 3,8 miliona, umarło w niemieckiej niewoli z głodu zostało zastrzelonych bądź zagazowanych. Nagrodą dla Stalina za zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami była ekspansja terytorialna. Wojska sowieckie okupowały i wprowadziły reżimy komunistyczne w większości krajów wschodniej i środkowej Europy. Ludność tych krajów liczyła około 90 milionów osób, a zajęty przez Sowietów obszar był większy niż terytorium Francji i Niemiec Zachodnich. Również w Jugosławii i Albanii władzę objęli komuniści. O wiele bardziej doniosłe dla historii świata było zwycięstwo chińskich komunistów, których stosunki z Moskwą przez ćwierć wieku miały charakter zarówno bliskiej współpracy, jak i wrogości. W 1949 roku komuniści chińscy zwyciężyli w walce z popieranymi przez Stany Zjednoczone armiami Kuomintangu. I opanowali całe Chiny. Rozprzestrzenianie się komunizmu na świecie wydawało się już tylko kwestią czasu. Druga wojna światowa była jedynym wydarzeniem w historii Związku Sowieckiego, które doprowadziło do pewnego zbliżenia władzy i narodu. Cudzysłów, w czerwcu po ataku Niemiec po raz pierwszy w sowieckiej historii twierdzenia władz odpowiadały prawdzie. Niemcy byli brutalnymi najeźdźcami, a narody ZSRR rzeczywiście stanęły w obliczu wojny o przetrwanie. Dopiero wojna z hitlerowską inwazją nadała reżimowi komunistycznemu, jako obrońcy narodu, cechy legalności. Jednak nie ziściła się nadzieja, że po tym okresie wspólnego wysiłku w walce z Niemcami, Stalin złagodzi system sprawowania władzy i da społeczeństwu więcej wolności. W ciągu ostatnich lat życia nie osłabił i nie zmienił dyktatorskich metod rządzenia. Po śmierci Stalina jego następcy stanęli w obliczu trudnego dylematu. Czuli, że muszą potępić wodza, który pod koniec życia był bliski obłędu i jego zbrodniczą politykę. Jednocześnie jednak chcieli zachować system, któremu Stalin przewodził przez ponad 30 lat, ponieważ ten właśnie system dawał im władzę i nieograniczone wręcz przywileje. Próbowali więc ponownie utożsamić komunizm z ideałami Lenina, przeciwstawiając go zbrodniczej dyktaturze Stalina, by tym sposobem rozwiązać dylemat potępienia zbrodni Stalina i obrony reżimu komunistycznego w 1956 roku na 20 zjeździe partii pierwszym zwołanym po śmierci Stalina Nikita Chruszczow nowo wybrany pierwszy sekretarz komitetu centralnego komunistycznej partii związku sowieckiego w tajnym przemówieniu na zamkniętym posiedzeniu ujawnił niektóre zbrodnie Stalina przeciwko komunistycznej nomenklaturze po ujawnieniu tych zbrodni Stalin szybko stał się nikim. Jego ciało usunięte z mauzoleum Lenina. Stalingrad nazwano Wołgogradem. A sowiecka biurokracja ze znaną sobie sprawnością szybko usunęła wszystkie portrety Stalina. Znikły także pomniki i place nazwane jego imieniem. Można było odnieść wrażenie... Że trzy dekady rządów Stalina były jedną wielką pomyłką. Nie podjęto jednak żadnej próby wyjaśnienia błędów popełnionych przez Stalina. Możliwe były tylko dwa rozwiązania tego dylematu: albo marksistowska teoria materializmu historycznego była błędna i rozwój wydarzeń historycznych jest mimo wszystko determinowany polityką i działaniami przywódców politycznych, Albo też Związek Sowiecki nie był państwem marksistowskim. Jednak żadne z tych rozwiązań nie wchodziło w rachubę. Kampania antystalinowska była krokiem śmiałym i najprawdopodobniej koniecznym, lecz jej nieuchronnym skutkiem było podważanie legalności reżimu, który popełniał tak masowe zbrodnie. Rewelacje Chruszczowa zapoczątkowały powolną, lecz nieubłagalną delegitymizację ustroju komunistycznego. Aby zrównoważyć negatywne skutki procesu destalinizacji i ożywić system przeżywający największy od początku swego istnienia kryzys, Chruszczow zapoczątkował defikację postaci Lenina z tak wielką intensywnością, że jej propagandowe efekty przeżyły upadek Związku Sowieckiego. W 1999 roku. Rosjanie poproszeni o podanie dziesięciu nazwisk największych ludzi w historii świata, na pierwszym miejscu wymieniali Piotra Wielkiego, na trzecim Stalina, po Puszkinie. Mimo antystalinowskiej kampanii Chruszczowa, Stalin zajął czwarte miejsce. Uwolnieni od stalinowskiego terroru, ludzie nomenklatury korzystali nadal z materialnych przywilejów, do których, jak sądzili, Mieli pełne prawo z tytułu ciążącej na nich urzędniczej odpowiedzialności oraz wysokiego statusu politycznego i społecznego. Ludzie nomenklatury niezwykle szybko wyzwolili się spod kontroli najwyższych organów partyjnych. Chruszczow złagodził nieco reżim zmarłego dyktatora. Nie zmienił jednak podstawowych instytucji i systemu prawnego ustroju sowieckiego. Nadal rządziła jedna partia, podobnie jak wszechobecna tajna policja, i nadal działała cenzura. Niemniej jednak życie sowieckich obywateli stało się łatwiejsze. Z łagrów wypuszczono na wolność miliony więźniów, zrehabilitowano wiele ofiar represji stalinowskich, co nie miało żadnego wpływu na losy zamordowanych ludzi, lecz przyniosło pewną ulgę ich rodzinom ponownie pozwolono na ograniczone kontakty z cudzoziemcami więcej wiz wydawano zagranicznym gościom i więcej obywateli ZSRR mogło wyjeżdżać za granicę nadal zagłuszano audycje zagranicznych radiostacji ale system zagłuszania nie był do końca skuteczny i radziecka opinia publiczna otrzymywała coraz więcej prawdziwych informacji o życiu zarówno w innych krajach jak i u siebie. Na skutek tych zmian otworzyły się ludziom oczy. W latach 70. zajmujący już wówczas wysokie stanowisko w hierarchii partyjnej Michał Gorbaczow złożył oficjalne wizyty we Włoszech, Francji, Belgii i Niemczech Zachodnich. To, co zobaczył, szokowało go. Nie tylko widoczny gołym okiem wysoki poziom życia, lecz również łatwo dostrzegalna kultura i aktywność obywatelska. Obserwacje te całkowicie podważyły jego przekonania o wyższości socjalistycznej demokracji nadburżuazyjną. Cudzysłów. Byliśmy zdumieni otwartością, swobodą zachowania i wypowiedzi ludzi, z którymi spotykaliśmy się, napisał w pamiętnikach. Byliśmy wręcz zachwyceni śmiałością ich wypowiedzi, opinii i ocen. W tym także ocen działalności ich rządów oraz postępowania polityków, zarówno krajowych, jak i lokalnych. Pod takim samym wrażeniem był po podróży do Stanów Zjednoczonych w 1989 roku Borys Jelcyn, późniejszy rywal Gorbaczowa i pierwszy prezydent suwerennej Rosji. To, z czym się spotkał podczas tej podróży, było całkowitym zaprzeczeniem komunistycznych stereotypów i oklepanych frazesów. Zwiedzając jeden z supermarketów w Houston i pod wrażeniem tego, co zobaczył, głośno zawołał – Co oni zgotowali naszemu narodowi? To doświadczenie zniszczyło resztki jego wiary w komunizm. Okazało się, że Stalin miał rację. System utrzyma się tylko wówczas. Kiedy społeczeństwo, w tym także najwyżsi funkcjonariusze partyjni i rządowi, żyć będą w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. W polityce zagranicznej i stosunku do świata kapitalistycznego, następcy Stalina porzucili strategię konfrontacji. Przekonali się, że kapitalizm, mimo wszelkich dotychczasowych zapowiedzi, nie znajduje się na skraju przepaści. Tak więc po 60 latach od prognozy Eduarda Berensteina, ideologa socjaldemokracji niemieckiej, doszło do formalnego przyjęcia przez biuro polityczne Sowieckiej Partii Komunistycznej jego tezy, że do triumfu socjalizmu dojdzie nie na drodze rewolucji i wojen, lecz działań pokojowych. Zagranicznym partiom komunistycznym polecono, aby w krajach trzeciego świata zawierały koalicje nie tylko z miejscową burżuazją lecz także z socjalistami których lenin uważał za najgroźniejszych wrogów komunizmu tymczasem poststalinowski reżim w moskwie skupił uwagę i główny wysiłek na realizacji dwóch podstawowych zadań rozwoju potęgi militarnej i penetracji krajów trzeciego świata Aczkolwiek nadal rozbudowywano siły zbrojne. Władze ZSRR uznały, że rozstrzygającą bronią w przyszłych konfliktach zbrojnych będą pociski nuklearne. Decyzja ta podyktowana była częściowo potrzebą zmniejszenia wydatków na konwencjonalne siły zbrojne, których utrzymanie pochłaniało lwią część budżetu wojskowego. Strategia ta miała także swoje teoretyczne uzasadnienie z militarnego punktu widzenia. Moskwa odrzucała dominujący na Zachodzie pogląd, że broń nuklearna dalekiego zasięgu może służyć do osiągnięcia jednego tylko celu mianowicie może być ostateczną strategiczną bronią odstraszającą. Szczytowym osiągnięciem ZSRR w dziedzinie rozwoju techniki rakietowej, było wystrzelenie w październiku w 1957 roku pierwszego sztucznego satelity Ziemi, Sputnika. Był to wówczas najlepszy dowód postępu, jakiego uczeni radzieccy dokonali w produkcji rakiet dalekiego zasięgu, które w perspektywie mogły zagrozić Stanom Zjednoczonym. Przez następne 30 lat władze sowieckie przeznaczyły olbrzymie sumy na zbrojenia Według najnowszych ocen, od 25 do 35%, a może nawet 40% dochodu narodowego. Rozwój potencjału militarnego, szczególnie zaś broni atomowej i przemysłu kosmicznego, przyczyniły się do uzyskania przez Związek Sowiecki statusu supermocarstwa. Jednakże był to status iluzoryczny. Opierał się bowiem całkowicie na szantażowaniu innych mocarstw bronią nuklearną, której ewentualne użycie w konflikcie zbrojnym groziło zniszczeniem ZSRR. Poza tym zbrojenia, zarówno nuklearne, jak i konwencjonalne, stanowiły nadmierne obciążenie dla gospodarki sowieckiej i w ostatecznym rozrachunku przyczyniły się do upadku Związku Sowieckiego. Celem polityki aktywnego angażowania się w krajach Trzeciego Świata było dążenie do uzyskania przez Związek Sowiecki przewagi nad Zachodem. Chodziło o osłabienie stosunków krajów zachodnich z dawnymi koloniami, z którymi nadal utrzymywały ścisłe więzi ekonomiczne. Ekspansja sowieckiej polityki zagranicznej podniosła także na duchu społeczeństwo ZSRR. Perspektywa zwiększania się w świecie liczby reżimów komunistycznych i prokomunistycznych stworzyła kolejną iluzję, że nie można powstrzymać rozszerzania się w świecie komunizmu. Ubocznym skutkiem tej sytuacji miało być przekonanie własnego społeczeństwa, że także w kraju bezowocne są wszelkie próby przeciwstawiania się komunizmowi. Zdobywanie wpływów w krajach Trzeciego Świata było jednak kosztownym przedsięwzięciem. Wymagało stałego udzielania tym krajom wsparcia finansowego bądź kredytów, które nigdy nie zostały spłacone. Jak się później okazało, nie były to dobre inwestycje. Polityka wspierania krajów trzeciego świata nie przyniosła Związkowi Sowieckiemu żadnych korzyści. Okazało się, że na pozyskiwanych tym sposobem sojusznikach nie można polegać. W 1964 roku Chruszczowa pozbawiono władzy. Elity polityczne były coraz bardziej zmęczone jego nieustającą i mało skuteczną aktywnością i tęskniły, jak to określił jego syn, za spokojem i stabilizacją. Miejsce Nikity Chruszczowa zajął Leonid Breżniew i przez 18 lat był sekretarzem generalnym KPZS. Mimo iż pod koniec swoich rządów zdradzał wyraźne objawy starczej demencji. Proces upadku sowieckiego reżimu był z każdym rokiem coraz bardziej widoczny. Gospodarka przeżywała zastój i nie nadążała za gospodarką krajów rozwiniętych. Kiedy ustąpił strach przed drakońskimi karami, w nawiasie stosowanymi w okresie stalinowskim, nic już nie skłaniało pracowników do wydajnej pracy. Wyrazem tej postawy robotników było cyniczne stwierdzenie. Oni udają, że nam płacą, my z kolei udajemy, że pracujemy. Robotnicy, którzy wykazywali zapał do pracy, oskarżani byli przez swoich kolegów o prowokacyjne zachowanie się i mogli obawiać się pobicia. Ludzie z aparatu centralnego, kierującego całą gospodarką, robili to, na czym najlepiej się znali. Planowali produkcję zawsze tych samych tradycyjnych produktów. Całkowicie obce im było pojęcie innowacji. Nie dostrzegali potrzeby wytwarzania produktów nowoczesnych włókien syntetycznych, tworzyw sztucznych, a przede wszystkim komputerów. Ścisła i wszechobejmująca kontrola wpływu informacji w Związku Sowieckim oznaczała niemożność wzięcia udziału w rozwoju techniki informacyjnej, która całkowicie zrewolucjonizowała gospodarki krajów zachodnich. Poziom życia przeciętnego obywatela, aczkolwiek wyższy niż za czasów Stalina, spadł poniżej minimum ustalonego przez państwo. Pod koniec lat 80. niemal że połowa ludności zarabiała mniej niż 10 dolarów miesięcznie. Alkoholizm występował endemicznie. Związek sowiecki mógł poszczycić się nie tylko najwyższym poziomem spożycia alkoholu w świecie, lecz także największą liczbą przypadków śmierci z powodu nadużywania alkoholu. Zanikającą witalność życiową społeczeństwa sowieckiego najlepiej Unaoczniają statystyki demograficzne. W czasach władzy carskiej wzrost demograficzny w Rosji był najwyższy w Europie. Natomiast już w 1970 roku zanotowano w ZSRR ujemny wskaźnik wzrostu demograficznego. Każdego roku umierało więcej Rosjan i Ukraińców niż się rodziło. Kwitła korupcja. Aby cokolwiek załatwić, Trzeba było przekupić tych, którzy decydowali o rozdziale dóbr materialnych i usług. Również dostęp do wysokich stanowisk uwarunkowany był korupcyjną umiejętnością przelicytowania konkurenta. Według dostępnych teraz danych, w Republice Azerbejdżanu obowiązywały z góry ustalone stawki za wszystkie wysokie stanowiska, w tym także w partii. Najwyższą cenę płacono za te stanowiska w aparacie partyjnym i administracji rządowej, które stwarzały największe możliwości przekupstwa i zawłaszczenia publicznej własności. Rosjanie tak bardzo przyzwyczaili się do łapówkarstwa, że gotowi byli płacić, nie mając żadnej pewności, że cokolwiek załatwią. Oto jeden z przykładów. W Moskwie na jednym z rynków był stragan, gdzie sprzedawano różności. Właścicielem Straganu był inwalida wojenny. Ten człowiek gotów był za określoną cenę załatwić młodym ludziom, pragnącym za wszelką cenę zdobyć dyplom wyższej uczelni. W nawiasie, bardzo trudno było dostać się na studia. Przyjęcie na każdy kierunek studiów, każdej wyższej uczelni. Robiąc wrażenie, że ma bardzo rozległe stosunki i wpływy, Rozwinął bardzo intratny interes. Proponował zatroskanym rodzicom, że załatwi przyjęcie ich dzieci na studia za określoną sumę pieniędzy. Przestrzegał jednak zasad rzetelnej transakcji, zawsze dotrzymywał danego słowa. Ostrzegał klientów, że nie jest wszechmocny i nie każdą sprawę można załatwić. W przypadku, gdyby ich córka lub syn nie zostali przyjęci na studia, zwracał pieniądze. Często jednak dopisywało mu szczęście. Bez jego protekcji i pieniędzy przyjmowano na studia młodych ludzi, których on rzekomo protegował. Zawsze miał sporą klientelę gotową płacić za rzekomo świadczone usługi. Palcem nie ruszył, a zarabiał spore sumy, za nikim się nie wstawiał. Z nikim nie rozmawiał, nie miał żadnych kontaktów z jakimkolwiek przedstawicielem uczelni wyższej. Wychodził z prostego założenia, że jeżeli rodzicom tak bardzo zależy na przyjęciu ich dzieci na wyższe studia, to z całą pewnością nie ograniczą się tylko i wyłącznie do jego osoby. Będą także szukać poparcia dla swoich dzieci u innych wpływowych osób. I w końcu jedna z tych osób, nie wiadomo która, Załatwi im sprawę. Po drugie, można założyć, że ta młoda osoba, powodowana ambicją, przygotuje się solidnie i mimo wszelkich trudności zda egzamin wstępny i zostanie przyjęta na uniwersytet. Jeżeli jednak wszystko potoczy się źle, nasz przedsiębiorczy inwalida zwróci klientowi pieniądze. Kradzież własności państwowej nie wywoływała nawet najmniejszych wyrzutów sumienia. Istniało popularne powiedzenie, nawet zachęcające do kradzieży cudzysłów, jeśli nie okradasz władzy, okradasz swoją rodzinę. Ten sposób myślenia prowadził do powszechnej korupcji. Pewne złagodzenie stosunków pomiędzy władzą a społeczeństwem ośmieliło niektórych do przeciwstawienia się reżimowi, dając początek zjawisku politycznemu, jakim było powstanie ruchu dysydenckiego. Wobec dysydentów stosowano tradycyjne kary, jakie przewidywało sowieckie prawo. Lecz Juri Andropow, szef Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego KGB. Wpadł na pomysł, aby dysydentów zamykać w zakładach dla psychicznie chorych, gdzie poddawani byli zarówno przymusowemu leczeniu środkami psychotropowymi, jak i torturom. Ocenia się, że pod koniec lat 80. KGB liczył co najmniej 480 tysięcy funkcjonariuszy. Pracę blisko 250 tysięcy funkcjonariuszy wspierały dziesiątki milionów tajnych informatorów. Zajętych wykrywaniem i zwalczaniem wrogich działań wewnątrz kraju, a także obserwacją zachowań współobywateli. Lecz mimo wszystko nie można już było powstrzymać rozwoju ruchu dysydenckiego. Nawet jeżeli dysydentów było niewielu, swoją działalnością nadszarpywali prestiż reżimu. Ruch sprzeciwu wobec komunizmu rozwijał się także w krajach Europy Wschodniej. Całkowicie zależnych od Związku Sowieckiego. Pierwsze demonstracje i strajki miały miejsce w 1953 roku w Berlinie. Zamieszki, które ogarnęły wówczas całą istniejącą zaledwie od czterech lat Niemiecką Republikę Demokratyczną, zostały stłumione przez okupacyjne wojska sowieckie. W 1956 doszło do robotniczego buntu w Poznaniu. A później do polskiego października. Jesienią 1956 roku na Węgrzech wybuchło powstanie. Węgrzy zbuntowali się i walczyli o suwerenność swojego kraju, lecz Moskwa siłą militarną krwawo zdławiła ich bunt. Taki sam los spotkał Czechów, kiedy w 1968 roku czescy komuniści usiłowali wprowadzić demokratyczny socjalizm. Lecz kiedy w Polsce, na początku lat 80., powstał potężny ruch związkowy Solidarność, który zdecydowany był bezpośrednio zmierzyć się z komunistycznym reżimem, Moskwa nie zdobyła się na odwagę, aby dokonać zbrojnej interwencji. Obawiając się wpływu ruchu Solidarność na postawę i zachowanie robotników ZSRR, Moskwa nalegała, aby polscy komuniści przejęli inicjatywę zdławienia Solidarności. W grudniu 1981 roku, po długich wahaniach, rząd polski wprowadził w kraju stan wojenny, aresztując niemalże wszystkich przywódców ruchu związkowego. W połowie lat 80. Związek Sowiecki stanął w obliczu rzeczywistego kryzysu. Tym razem nie był to sztuczny kryzys, mający uzasadnić zaostrzenie dyktatorskiego reżimu. Ten wywołany został stopniową atrofią wszystkich niemalże dziedzin życia publicznego. Po raz pierwszy reżim komunistyczny stanął w obliczu problemów, których nie można było rozwiązać siłą. Uporanie się z nimi wymagało wprowadzenia w życie daleko idących reform. A więc ustępstw wobec społeczeństwa. Starzy, często schorowani sekretarze generalni KPZS usiłowali opóźnić proces reform. Nie chcieli bowiem wywołać w kraju chaosu. W 1985 roku postanowiono jednak, że nie można już dłużej zwlekać. Blok państw komunistycznych znalazł się, jak to określił swego czasu Lenin, w sytuacji rewolucyjnej. Rządy nie mogły już dalej uciekać się do dotychczasowych metod rządzenia, społeczeństwo zaś nie zamierzało ich tolerować. W państwach komunistycznych pojawił się więc impas w stosunkach pomiędzy władzami a społeczeństwem, który mógł doprowadzić do społecznego wybuchu. Aby zapobiec tak bardzo niebezpiecznemu rozwojowi sytuacji, Biuro Polityczne KPZS mianowało w 1985 roku względnie młodego, jak na sowiecką tradycję, członka Biura Politycznego, Michaiła Gorbaczowa, na stanowisko pierwszego sekretarza partii. Powierzono mu zadanie reanimacji systemu komunistycznego bez podważania jego fundamentów. Zadanie to jednak okazało się niewykonalne. Ponieważ wszystkie wysiłki Gorbaczowa spotkały się z wielkim oporem okopanej na swoich stanowiskach nomenklatury, która sabotowała niemal wszystkie jego poczynania, w 1988 roku Gorbaczow i jego najbliżsi współpracownicy doszli do przekonania, że ustrój komunistyczny jest niereformowalny, i postanowili podjąć kroki zmierzające do przekształcenia Związku Sowieckiego w demokratyczne państwo socjalistyczne. Najpierw Gorbaczow zainicjował ideę głasności w nawiasie jawność, odejście od praktyki zakłamania i pierestrojki w nawiasie przebudowy, których celem było odtajnienie działań władz i znaczne osłabienie cenzury, a także ograniczona liberalizacja gospodarcza i polityczna. Rządzący stali bowiem przed dylematem. Mogli nadal dławić opinię społeczną i w końcu sparaliżować kraj, lub też zaakceptować o wiele większy niż dotychczas zakres swobody działania społeczeństwa i doprowadzić do wybuchu społecznego. Gorbaczow miał nadzieję, że zainicjuje proces kontrolowanego wyzwalania energii społecznej. Okazało się, że był to bardzo niebezpieczny krok. Andropow, wieloletni szef KGB i następca Brażniewa, ostrzegał, że większa wolność słowa, a tym samym wypowiedzi, doprowadzi do upadku reżimu. Cudzysłów: Zbyt wiele grup społecznych doznało cierpień w naszym kraju. Jeśli od razu otworzymy wszystkie śluzy, ludzie wyleją przytłumione dotąd żale i całą gorycz. I tak się stało. Całe dotychczasowe niezadowolenie, któremu teraz dano ujście, całkowicie zburzyło wszystkie dotychczasowe oficjalne mity oraz opartą na nich surrealistyczną rzeczywistość. Gorbaczow nie ograniczył się jedynie do polityki głasności. Położył kres monopolowi władzy Partii Komunistycznej, zwołał zjazd deputowanych ludowych z możliwością, by niektórzy z nich wybrani zostali przez obywateli. Po raz pierwszy od 1917 roku naród miał prawo decydować o wyborze swoich przedstawicieli. Wybrano wielu ludzi niezwiązanych z partią komunistyczną, a nawet antykomunistów. Wybrano także Borysa Jelcyna, nieortodoksyjnego przywódcę moskiewskiej organizacji partyjnej, który zyskał sobie wielką popularność, atakując przywileje ludzi nomenklatury. Od tego czasu wydarzenia potoczyły się wartkim nurtem. W 1989 roku upadł mur berliński. Był symbolem podziału na Europę Wschodnią i Zachodnią. Upadł, ponieważ Moskwa odmówiła wysłania wojsk, aby wesprzeć komunistyczny reżim Niemiec Wschodnich. Pół roku wcześniej Polska, a potem już kolejne kraje satelickie ogłaszały niezależność od Moskwy. W ZSRR podejmowano nieskuteczne kroki, aby sowieckie republiki nie poszły ich śladami. W grudniu 1991 roku twardogłowi komuniści zorganizowali pucz, by powstrzymać dalszy proces dezintegracji Związku Sowieckiego. Jelcyn, którego przed paroma miesiącami wybrano na stanowisko prezydenta Republiki Rosyjskiej, oświadczył, że Rosja jest krajem suwerennym i rozwiązał ZSRR. Jednym z pierwszych aktów prawnych, jakie wydał Jelcyn, Będąc już prezydentem Republiki Rosyjskiej, była delegalizacja partii komunistycznej. Nowy rząd proklamował demokrację i wolny rynek. Nomenklatura, która miała wówczas jeszcze dość siły, aby sabotować proces zmian ustrojowych, została przekupiona możliwością zawłaszczenia sporej części majątku państwowego. Szybkość, z jaką te wszystkie procesy przebiegały, ujawniła kruchość Imperium Komunistycznego, które jeszcze niedawno wydawało się niezniszczalne. Rozwiązanie Imperium przypominało upadek carskiego reżimu, który dokonał się przed 70 laty, na początku ubiegłego wieku. W obu tych historycznych przypadkach sztywna i niereformowalna władza, pozbawiona bliskiej więzi ze społeczeństwem, została w najbardziej dramatycznych momentach swej historii porzucona i opuszczona. W Rosji komunizm po prostu wypalił się. Od społeczeństwa domagał się zbyt wielkich ofiar, nic w zamian nie dając. Stworzył atmosferę apatii, poza bardzo rzadkimi chwilami zwykłej, codziennej ludzkiej radości, nie dawał ludziom żadnej nadziei na lepszą przyszłość. Obserwując, jak świat wyprzedza ZSRR w każdej dziedzinie, z wyjątkiem produkcji broni i konsumpcji alkoholu, nawet elity sowieckie utraciły wiarę w żywotność komunizmu. Straciły także wiarę w siebie, nie stawiały zbyt dramatycznego oporu, zadowoliły się przejęciem, z wielką dla siebie korzyścią, własności państwa komunistycznego. I ze spokojem przyjęły upadek reżimu.